Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na ziemi. Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu. Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program, w którym nie zabraknie tematów, zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często. Ja nazywam się Szymon Kołosowski, a ja Stanisław Roszczyk i zapraszamy was na podcast z piłką na ty. Cześć, jestem Szymon Kołosowski. I Stanisław Roszczyk. I witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać o dziennikarzach. Tak, dziennikarze mają duży wpływ generalnie na, na to, co się dzieje w świecie futbolu. Generalnie narracjonują to, co się dzieje i to od nich właśnie zyskujemy wszystkie informacje, dlatego jest to jakby nieodłączny element tego, tego sportu. Zresztą jak każdego innego, tak, ale jest to nieodłączny element sportu i tutaj generalnie dziennikarstwo w Polsce chcielibyśmy Ocenić, jak wygląda, oczywiście z naszej perspektywy, no bo to, to oczywiście tylko i wyłącznie nasza subiektywna opinia. I tutaj chcielibyśmy zacząć może taki pierwszy mini-podpunkt to będzie dziennikarze, a relacja z piłkarzami i relacja na piłkarzy. Bo jakby. Wpływ na piłkarzy. Tak, tak? wpływ na piłkarzy bardziej. Mhm. No bo jednak to dziennikarze są tymi osobami, które przeprowadzają te wywiady, którzy jakby później omawiają tych piłkarzy, jednocześnie też umawiają się z nimi gdzieś tam na jakieś spotkania czy nie spotkania, a finalnie też jakby dziennikarze, na przykład, wybierają piłkarzy w plebiscycie Złotej Piłki. tak. Dziennikarze, wiesz co? ja Mi się dorzucił tutaj pierwszy taki yy, yy, przykład, może naj, najjaśniejszy chyba w Polsce. Jeśli chodzi pod kątem futbolu, no to na pewno Mateusz Borek, bo on tak jak się też ogląda teraz chociażby na kanale sportowym, no jak on nie oglądam misję futbol, no to, no to słychać, że on oczywiście ma swoją opinię, tak jak każdy dziennikarz ma jakąś swoją opinię, ale on ma kontakty naprawdę z, z samymi piłkarzami, ma kontakty z menadżerami piłkarzy i. No, ciężko jest wątpić w informację, którą on podaje w momencie, w którym on mówi, że rozmawiał z menadżerem piłkarza, tak, który mówił o, jakiś, yy, yy, który mówił o tym, na przykład, yy, kiedy będzie jakaś informacja odnośnie jego zmiany klubu, więc yy, no, rzetelność i prawdziwość tych informacji jest bardzo wysoka, prawda? Yy, no, ale można się zastanawiać właśnie też, yy, jak dziennikarze w negatywny sposób mogą wpłynąć, bo moim zdaniem też coś takiego może być yy, w tym sensie, że yy, Okej, okay, dziennikarz zna się z tymi ludźmi, ale na przykład, i właśnie w sumie może to nawet lepiej czasem, bo jak, jak dziennikarz tylko ogląda w telewizji czy tam z trybun piłkarza, przeprowadzi z nim wywiad w taki w kategorii, wiadomo, no wywiad to jest raczej pytasz piłkarza o to, żeby wypowiedział się nie wiem, na temat meczu, na jakiś konkretny temat, ale nie tworzy z nim relacji, ty jako, jako ten człowiek, który robi jakiś szybki wywiad po meczu, no i później gdzieś tam w jakimś studiu opowiada, że nie wiem, zagrosła, bo że coś tam, no i, i to ma duży wpływ też na opinię publiczną, na to, co, co ludzie później mówią, prawda? I, i piłkarz też, yy, dziennikarz ma łatwość stworzenia takiej presji, z którą później z kolei to piłkarz musi sobie poradzić. Nie? Znaczy tak, ale jednocześnie jest to też trudne, w sensie generalnie w zawodzie dziennikarza jest to trudne, że trzeba tutaj wyważyć właśnie między tym jakby subiektywną opinią osoby, jakby dziennikarza, a tym, co pokazują na przykład statystyki, tak, no bo, bo powiedzmy, Mateusz Borek jest wielkim fanem Kamila Grosickiego, i później przez to, że go bardzo lubi, też mówi o nim w superlatywach, bo nie powie o nim źle, tak. A, a jakby brak tego obiektywizmu tutaj może się rzucać w oczy. I to jest właśnie o tyle trudne w przypadku dziennikarzy, którzy mają tak szerokie grono kontaktów i tak blisko się trzymają z piłkarzami. E, myślę, że w, generalnie w w zawodzie dziennikarza, ważne jest to, żeby do każdej sytuacji podchodzić tak samo, żeby do każdego zawodnika podchodzić w taki sam sposób i tak samo relacjonować mecze, znaczy tak samo, wiadomo, że każdy znaczy jest inny, ale chodzi mi o to, że, że tak samo obiektywnie do tego wszystkiego podchodzić i... No i właśnie tak jak mówię, w przypadku Mateusza Borka, który ma mnóstwo znajomości, no jednak to co on powie i to co, to, co to co powie później po meczu czy w trakcie wywiadu ma kolosalno znaczy ma bardzo duże znaczenie jeżeli chodzi właśnie o to co później myślą kibice, to co później myślą o nim piłkarze i to co też piłkarze myślą później o sobie więc postać Mateusza Borka na pewno tak podsumowując jego osobę jest bardzo ceniona i bardzo wysoko w hierarchii generalnie dziennikarz. to jest w ogóle ciekawe jak no właśnie, wiesz, masz dziennikarza, który jednak nigdy, no, nie grał w piłkę, no nie, nie wiem, nie wiem, przyznam, czy Mateusz Borek pewnie za dzieciaka grał, natomiast no nie był nigdy żadnym zawodnikiem, na pewno nie na jakimś topowym poziomie. No i, i, i taki człowiek tak jest w kategorii gdzieś tam dziennikarzy, bardzo wysoko w Polsce, ma też właśnie te kontakty i jego zdanie automatycznie też nabiera, no ma duże znaczenie właśnie wśród... Wśród po prostu opinii, jest odbierane przez wiele ludzi. Wiele osób chce usłyszeć, co Mateusz Borek sądzi na jakiś temat. Tak jak zresztą też wszyscy z, z, z kanału sportowego. I w ogóle dla mnie też ciekawą właśnie jest, ciekawą rzeczą jest, są te media społecznościowe, które pozwalają, oczywiście nie tylko dziennikarzom, ale dziś skupiamy się na tym, no właśnie troszeczkę tak luźniej powiedzmy, trochę bardziej mówić dokładnie to, co oni uważają. Ich takie bardzo prywatne też często jakieś, nie wiem, przemyślenia, opinie. No na pewno Twitter pomaga teraz w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, Twitter pomaga w tym właśnie luźnym rzucaniu komentarzy do, do tego, co się dzieje w świecie futbolu. No tak, zresztą nawet znane są przecież wymiany, nie wiem, nawet przecież prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa, bońka z czy to z innymi, nie wiem, trenerami, dziennikarzami, czy nawet ze zwykłymi ludźmi. Nawet piłkarzami. Tak, na Twitterze. Średnio z piłkarzami. I no czy to jest dobre, to jest. Też pytanie, które chyba trzeba sobie zadać. No na pewno, każde, każdy, wiesz, każde, każdy kij ma dwa końce, o tak się mówi. No moim zdaniem jest to dobre ze względu na to, że no generalnie każdy, w sensie media społecznościowe, każdy może wypowiedzieć swoje zdanie i swoją opinię. Jest to dobre ze względu na to, że jakby druga osoba ma łatwość w poznaniu tej opinii. Tak, jeżeli, jeżeli ty jako piłkarz, czy ty jako trener na przykład nie zauważyłeś tego, że na boisku coś się wydarzyło, a ktoś na to zwrócił uwagę, to dzięki temu ty możesz później mm, faktycznie pomyśleć, ej kurczę, on może mieć rację, pomimo tego, że na przykład ty osobiście się z nim nie zgadzasz, ale przemyślisz tą sytuację i, i wiesz, i później, później jest ci łatwiej e, właśnie spojrzeć na to z szerszej, szerszej perspektywy. Wiesz, łącząc trochę y, ten, ten wpływ, nie wiem, dziennikarzy na piłkarzy, dziennikarzy na kibiców, no to właśnie mm, są tu takie pewne, no, według mnie, takie czynniki, które są najistotniejsze, E, bo to, że nie wiem, opinia czy jakiś ludzi, e, w, później właśnie powiedziana publicznie, e, jest przez szerszą, nie wiem, szerszych kibiców, tak szersze grono kibiców, komentowana, jakoś tam e, kibice się odnoszą do tego, co ktoś inny sądzi, właśnie, nie wiem, dziennikarz. E, no nie ma w tym nic złego, że takie rzeczy się dzieją, tylko na przykład problem pojawia się często wtedy, kiedy. No i do jakiejś skrajności, albo się kogoś totalnie wychwala, albo się kogoś zupełnie jedzie na przykład. No ja myślę, że w Polsce mamy z tym problem. Tak, jest problem z wchodzeniem w skrajności, szczególnie, że właśnie media społecznościowe to bardzo ułatwiają i potęgują często taki problem. Natomiast kluczem dla mnie jest tutaj to, czy dany Piłkarz, czy dany, nie wiem, klub, drużyna, w zależności od tego, do kogo to dochodzi, no, ale oczywiście najczęściej najtrudniejsze jest to dla indywidualnej jednostki, Taki się nie, wiem jakiś piłkarz coś zawali, czy zagra słabo, czy jest, jak to się ostatnio mówi, pod formą. No to jeśli on umie sobie radzić z tą presją i raz, że no, zna odpowiednie właśnie zachowania, jak sobie z tym radzić, czyli przede wszystkim nie sprawdza tego za często, albo po prostu nie pozwala sobie żeby, nie pozwala, żeby to na niego wpłynęło. No to tak naprawdę nie ma problemu, no nakręcamy marketing, tak? Ktoś na tym zyskuje, bo nie wiem, dużo ludzi ogląda czyjeś, czyjąś wypowiedź jakiegoś dziennikarza, albo dużo ludzi właśnie wchodzi w jakiś artykuł jakiegoś dziennikarza. No i to jakoś tam napędza po prostu ten rynek. Nie ma, w tym nie ma nic złego, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy kogoś to faktycznie dotyka i, i no są znane też przypadki, że przez to, że nie wiem, ktoś, jakiś piłkarz źle gra, czy coś, no, są nie, wysyłane do niego nawet jakieś pogróżki. Wiadomo, że to nie zawsze ma stricte związek z jakąś nagonką w internecie, ale nie ma co udawać, że to w ogóle nie ma związku, bo moim zdaniem często takie sytuacje też się łączą. Bardzo dobrym przykładem, takim światowym, odnośnie tego, co mówisz, bo tutaj zgadzam się w, w większości, we wszystkim tak naprawdę, w sumie, w czym mówisz. Bardzo prosty przykład. Bojan Krikic, który był okrzyknięty młodym Messim, miał być jego zastępcą albo miał grać na równi razem z Messim, a mija kilka lat i on w wywiadzie mówi: No, mi nie poszło, dlatego że ja popadłem w depresję, bo. Oczekiwania były zbyt duże, bo media nakręciły tą spiralę tak wielką, że on po prostu sobie nie poradził i jakby jego głowa nie poszła za jego umiejętnościami. Wiesz, oczekiwania, które. Oczekiwania to jest w ogóle problem, moim zdaniem, szczególnie w Polsce. Tak, to jest też to, o czym mówiłeś, popadanie w skrajności skrajność, bo mamy przykład na przykład. Y... Mamy <laughs> przykład na przykład. Mamy przykład Modera po ostatnim zgrupowaniu no jakby ja osobiście też jestem pod wielkim wrażeniem tego zawodnika, natomiast tyle pochwał, tyle, tyle miodu ile, ile jakby przeczytałem na, na temat jego osoby no gdybym był Jakubem Moderem no to po takim zgrupowaniu stwierdziłbym, że jestem Bóg wie kim? że jestem wielką osobistością a koniec końców tak naprawdę jeszcze wszystko przed nim, to na spokojnie do takich rzeczy trzeba podejść i druga skrajność jest taka, jak na przykład wylewa się, wylewał się hejt na Jerzego Brzęczka Selekcjonera naszej kadry, po poprzednich zgrupowaniach, gdzie, gdzie Polacy nie grali tak, jak, tak jak kibice by chcieli, nie, nie grali super, fajnego, szybkiego futbolu, jakiegoś takiego taktycznie, taktycznie rozwiniętego i był jeden wielki hejt właśnie na, 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 na trenera naszej reprezentacji i to jest właśnie popadanie, w te, bardzo dwa proste przykłady, to jest właśnie popadanie ze skrajności w skrajność i Mało jest w tym takiego chłodnego spojrzenia na, na sytuację, i mało jest takiego mm, niepójścia za emocjami w trakcie swoich wypowiedzi, w trakcie swoich tego, co się pisze itd. Jeszcze dwie rzeczy, do których się chcę odnieść, o których przed chwilą mówiłeś. No to jedna właśnie a propos jeszcze brzęczka, Jerzy, trenera Jerzego Brzęczka. No, dużo też miała do, duży wpływ na ostatni odbiór jego jako trenera, jego pracy. Miała książkę, którą, która została wydana i która też właśnie przez dziennikarzy chociażby kanału sportowego została bardzo mocno zjechana. Obśmiana wręcz. Tak i, i cała ta sytuacja no ja na przykład powiem tylko, że że ja się całkiem cieszę w ten sposób, że niby mówiono, że ta książka zniszczy reputację Jerzemu Brzęczkowi, ale ja miałem cały czas wrażenie, że jednak to się skupia na samym fakcie książki i samym fakcie złego napisania, jakby formy tego, jak, jak ona jest według wielu ludzi beznadziejna, ale wszystko to jednak skupiało się właśnie na samej książce jako produkcie i na i na pani Domagalik, która tą książkę współtworzyła z Jerzym Brzęczkiem i jednak teraz właśnie te wyniki, zresztą ostatnie w naszej kadry, no jakoś komentarze po tych meczach nikt nie odnosił się praktycznie do tej książki, tak jakby ten temat błyskawicznie uciekł, wiadomo, można powiedzieć, że się obronił, ale jakby mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie cały paradoks polega na tym, że każdy zarzucał to, że ta opinia po prostu, że ta książka sprawi, że opinia na temat Jerzego Brzęczka wśród kibiców z, po prostu spadnie z, drastycznie, a, a moim zdaniem wcale się tak nie stało, bo ludzie jednak skupili się na samej formie tej książki, formule i na Autorce bardziej niż na trenerze. I druga rzecz. Cię, e... Ja tylko szybko wtrącę to co, to, co chcę szybko powiedzieć, jedno zdanie dosłownie. E, no ja, jakby tutaj szacun dla Jerzego Brzęczka, bo jednak utarł za wszystkim tym osobom, które, które śmiały się z wydania jego książki, mówiły, że jeszcze nic wielkiego nie, nie osiągnął. Fakt, nic wielkiego nie osiągnął, natomiast y, no, kadra przy ostat podczas ostatniego zgrupowania prezentowała się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo dobrze. No tak, ale to jest, właśnie, to jest właśnie dokładnie ten przykład tego popadania w skrajności, skrajność, a brak takiego umiejętności spojrzenia w ten środek i a propos tego jeszcze chciałem się odnieść do tego Modera, bo to też jest właśnie bardzo dobry przykład, bo on ma teraz bardzo dobry okres, tak, dużo rzeczy naraz się stało, debiut w reprezentacji, dobra gra w reprezentacji, dobre występy w Lechu w europejskich pucharach, awans do Ligi Europy, no i i przeszedł taki bardzo dynamiczny, intensywny okres. Dużo, dużo, bardzo, dużo mocnych pozytywów o moderze, ten transfer. No i właśnie, teraz wracamy do, do ligi, nie? Wracamy już do takiej regularności, tej powtarzalności, mecz, mecz za meczem, jeszcze mecze w grupie Ligi Europy, które też będą ciężkim sprawdzianem. I nagle w trzy miesiące z tego zawodnika obiecującego mamy zawodnika, od którego się wymaga. I z jednej strony, no nie jest to złe w tym sensie, że chcemy więcej, ale. No, kluczem, jest, kluczem jest jakby Jakub Moder i jego najbliższe otoczenie, bo jeśli tam się nic nie zmieni i tam będzie wszystko prowadzone odpowiednio dobrze i on będzie miał też ludzi, do których się, do których się może odnieść, no to jakby on, on sobie sam pewnie najlepiej zdaje sprawę, ile jeszcze przed nim, co jeszcze trzeba zrobić. Ale no, ja na przykład już troszeczkę nie chcę, nawet nie chcę myśleć, mam nadzieję, że nie będzie tak, że zaraz im zacznie iść źle Lechowi Poznań, czy nie wiem, Moder przestanie grać jakoś bardzo, bardzo solidnie, i zaraz się nagle wyleje hate, i właśnie to jest ten absurd, nie? Że wystarczyła chwila, żeby ktoś jakby wyszedł, wyszedł ponad normę, i teraz nasze oczekiwania jako kibiców z Polski zatrzymują się na tym, tym czubku góry lodowej i, i już nie chcą stamtąd zejść, i każde, każde posunięcie poniżej tego to jest po prostu porażka. I dla mnie to nie jest dobre, bo yy, no oczywiście piłkarz może, się w stanie, może być w stanie od tego się odciąć, natomiast. Generalnie my jako kibice w tym momencie no nic, nikomu nie pomagamy, nic my też jako, jako grono kibiców nie zyskujemy. No dla mnie nie ma pozytywów po prostu w tej sytuacji. Tak, no, przykład idzie od dziennikarzy przy, przez kibiców, a finalnie największymi stratnymi w tej sytuacji są sami piłkarze, którzy bardzo często nie potrafią sobie poradzić z presją też kolejny przykład, który właśnie wpadł mi do głowy, przypomnijmy jeszcze półtora roku temu, Krzysztof Piątek strzelał bramki w każdym meczu i super, wszyscy się cieszyli, były pojedyncze głosy, które mówiły, spójrzmy na to chłodną głową, bo też czytałem kilka takich artykułów, natomiast większość osób, większość dziennikarzy była wielkimi fanami wtedy Piątka, mówiła, że będzie lepszy od Lewandowskiego i tak i tak dalej. A tutaj rzeczywistość trochę, trochę jakby kazała zejść na ziemię i, i pokazała to, że no, te oczekiwania w tym momencie, do w sensie po, po tym okresie, do Krzysztofa Piątka były tak ogromne, że, 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 e, że piłkarz, właśnie taki, e, że właśnie ten napastnik sobie z tym nie poradził na zwyczajnie. Teraz gra w Hercie Berlin, w średniaku Bundesligi nie, niemieckiej i. Czy jest tam kluczową postacią? No nie jest taką postacią jakby w Milanie przez ten przez ten yy, przez te pół sezonu, kiedy yy, kiedy po prostu no, kosił tam tyle bramek, że no po prostu w każdym meczu strzelał, tak? Yy, I te oczekiwania wobec niego to wszystko było po prostu zbyt duże. To było wszystko zbyt Wiesz ogromne. No, ale mm, z jednej strony były duże oczekiwania, ale właśnie moim zdaniem problem jest wciąż u kibiców, bo to, że Krzysztof Piątek miał dobry moment w karierze, no to jest tylko na plus dla niego i wiadomo, że skoro on wie, że jest w stanie zrobić tyle, no to będzie do tego dążył, ale fakt, że nie wiem, teraz gra w Hercie Berlin i nie ma łatwo, bo tam ma silnego konkurenta teraz na napadzie, no nie zmienia faktu tego, że miał to bardzo dobry okres we Włoszech i właśnie to jest ten nasz problem, że nasze oczekiwania zatrzymują się w tej topowej formie zawodnika, a piłka to nie jest sport, w którym każdy zawodnik utrzymuje swoją najwyższą formę przez 10 lat kariery, i takich zawodników jest, no właśnie, możemy policzyć na palcach jednej ręki, a myślę, że nawet jeszcze zostałyby nam wolne palce, więc to jest moim zdaniem też taki problem, bo, bo to trochę zaślepia, nie? bo zatrzymujemy się na takim, wspominamy ten dobry moment i, i właśnie takie kiedyś to było, on już teraz jest poniżej oczekiwań. I okej, okay, piłkarz może sobie, może być w stanie. Się od tego odciąć, ale no właśnie nie jest to wcale takie proste i też wymaga pracy. Yy, I to jest moim zdaniem średnie, że jakby troszeczkę przez to, jak, jak się kształtuje ta opinia publiczna wśród polskich kiwisów, yy, zmuszamy też tych piłkarzy, którzy gdzieś tam się zaczynają wybijać, do automatycznego takiego zapalania sobie lampki, że słuchaj od teraz, jak już będziesz źle, to nie będziesz miał tylko najbliższych, którzy będą Ci mogli jakoś pomóc, tylko będziesz miał też strasznie dużo. Takich krzyczących twarzy z oddali, które czasem krzyczą, i nawet nie wiadomo co, ale może cię to zaboleć i musisz się nauczyć, się nauczyć się z tym radzić. Okej, okay, no w największej piłce europejskiej też jest presja, i, i to nie jest tak, że tylko my Polacy, no nie wiem, wymagamy od swoich zawodników, ale no trzeba zacząć od siebie, i, i moim zdaniem tutaj, w kwestii takiej opinii publicznej polskich kibiców, jest dużo do zmiany yy, na plus. Tak, no na, na pewno, znaczy też. To dziennikarze mają duży wpływ na to właśnie, co, co kibice myślą. Myślę, że dobrym przykładem są też chociażby europejskie puchary w wykonaniu polskich drużyn. Tutaj mamy, jest, mamy do czynienia z pompowaniem balonika na tak dużą skalę, że nam się wydaje przed pierwszą, drugą eliminacją Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy, że nasze drużyny to, no że spacerkiem przejdą do, do następnej rundy. Że powinny, że powinny przejść spacerkiem następnej rundy. A później rzeczywistość jest taka, że no, pomijając ten sezon, bo, bo był zaskakująco, zaskakująco dobry jak na ostatnie kilka chudych lat w wykonaniu polskich drużyn, jeżeli popatrzymy sobie wstecz na to, co się działo, polskie drużyny odpadały na pierwszej rundzie, na drugiej rundzie. Jak już doszło któraś do trzeciej, to było to sukcesem. No tam Legia Warszawa zawsze dochodziła wyżej. Ale poza tym, inne drużyny nie. I, a za każdym razem słyszeliśmy o tym, jak mamy, silną, jak mamy silną pakę, jak powinniśmy się pokazać, jak spacerkiem powinniśmy przejść do następnej rundy. Rzeczywistość weryfikowało to w bardzo smutny sposób. No, ale taka właśnie jest rzeczywistość. E, tak. A, powiedzmy jeszcze o, o samej ważnej rzeczy, jaką są po prostu sami dziennikarze, bo. Moim zdaniem oni są w mocno uprzywilejowanej pozycji i miałem często też takie negatywne myśli w kwestii, w kwestii dziennikarzy, ale, ale staram się łapać też do tego odpowiedni dystans, no bo to jest ich praca. Tylko, no właśnie, dziennikarze nie mają odpowiedzialności. Oni mają swoją opinię, mówią to, co chcą i też od tego są poniekąd, żeby wyrażać swoją opinię, to co już też mówiliśmy dzisiaj, ale no, ile znamy tych przypadków, gdzie, nie wiem, filmiki. Z powtarzającym, z Romanem Kotoniem powtarzającym słowa o tym, że, że Lewandowski nie będzie wielkim piłkarzem, czy tam wielkim piłkarzem, dobrym piłkarzem nie jest. No i, i widzimy, że te słowa tak, można by oceniać same te słowa, no to to była wręcz wtedy totalna bzdura. Tak, tak gdyby był trenerem, no to jeżeli, jakby po takiej wpadce zostałby albo zwolniony z klubu, albo bardzo mocno. No może niezwolony. Postawiony do pionu. No. Może niezwolony z klubu, ale na pewno z takich słów krytyki byłoby dużo więcej, jest też dużo poważniejszych źródeł. A tak to kończy się na tym, że, no, ha, śmieszny filmik w internecie, ale ten tak naprawdę romanką to, no jakby konsekwencji, tak, jeśli, jeśli tak to możemy nazwać, żadnych nie ponosi. I, no I teraz właśnie mi się pojawia takie pytanie, czyli wobec tego, jeśli chcę zostać, nie wiem, znanym dziennikarzem w Polsce, to. To muszę zacząć krzyczeć swoje zdanie, co ja uważam, yy, i nie, nie, nie przejmować się tym, że czasem się totalnie pomylę, i bo, nawet, bo to może nawet przynieść mi korzyści w postaci po prostu. Bo nieważne, czy mówią o tobie dobrze, czy źle, ważne, że o tobie mówią, prawda? Yy, bo, bo to zbiera wtedy grono słuchaczy, grono odbiorców, yy, i w ten sposób zyskuje się pogłos, tak? Więc dla mnie to jest takie pytanie dosyć ważne, że. No, nie ma takiej odpowiedzialności. Ja nie mówię, że, że dziennikarze cały czas pro to trzy potrzy, bo no tak jak wiele z nich właśnie ma po prostu też bardzo rzetelne źródła, no, siedzi w tym wiele lat, więc wiedzą więcej po prostu z natury, no bo jak otarzasz się w pewnym środowisku przez wiele lat, to masz po prostu te informacje z pierwszej ręki i, i, i przychodzą one do ciebie. Naturalnie, tak? i bardzo łatwo ci je zyskać, więc. No właśnie. To kolejna kwestia. No tak, ale nie zmienia to faktu, że ko koniec końców to jest człowiek, i, i nawet jeśli taki człowiek ma, nie wiem, kontakt z zawodnikiem z jakiejś drużyny, no to on, taki dziennikarz nie gra w tej drużynie, nie jest na treningach, nie jest, nie wiem, w sztabie trenerskim, i, i koniec końców to, co on mówi, nawet jeśli jest poparte głosem kogoś z szatni, czy, czy kogoś, kto jest blisko drużyny, czy coś takiego, to wciąż jest jego opinia. To jest jego opinia, która nie jest y, głosem, głosem zbawienia, która, który mówi o, y, po prostu dokładnie tak, jak jest, tylko wciąż jest tam bardzo dużo subiek subie subiektywizmu, który No trzeba być po prostu tego świadomym. Tak, wiesz, wiesz co? Ja na przykład z dziennikarzami w Polsce mam trochę taki mały problem. Y, to jest tylko wewnątrz mnie, natomiast. Jeżeli mówię źle, to wyprowadź mnie z błędu, ale mam wrażenie, że w Polsce dziennikarstwo jest bardzo mocno y, ograniczone. To znaczy, chodzi mi o to, że to jest jedna wielka, zwarta grupa. Yy, I mamy właśnie przykłady w postaci to, co mówię, że słuchasz mi misji futbol, yy, To jest bardzo dobry przykład. To jest taka grupa dziennikarzy, którzy razem tworzą jakąś taki, jakiś taki kolektyw, i generalnie mam wrażenie, że wszyscy mają bardzo podobne zdanie. Oczywiście, jak się ogląda te te wszystkie programy, no to gdzieś tam te dyskusje się toczą, ale tak generalnie finalnie mm, mam wrażenie, że nie wszyscy się zgadzają w tym samym i jakby brakuje mi jakiegoś takiego świeżego spojrzenia na to, co się dzieje w polskiej piłce, światowej piłce właśnie ze strony dziennikarstwa w Polsce mm, Może coś w tym jest, ale wiesz co, też trzeba spojrzeć od tej strony, że mm, no ciężko, żebyś prawda, stał w opozycji do wszystkiego, bo, bo jednak w Piłce jest tak, że właśnie tu jest, tu jest jakby, całe, ca, tu tkwi szkopu w, w, w całej opinii, w, całej w całym wyrabianiu sobie opinii na temat, nie wiem, jakiegoś meczu, jakiegoś zawodnika, jego formy, że jest jakiś taki punkt wyjściowy, z którego w zasadzie każdy wychodzi, no bo dajmy na to. Jakiś piłkarz, nie wiem, nie strzelił goli od ilość tam meczów i to jest statystyka, to jest fakt, tak? I od tego nie wiem, wszyscy wychodzimy. No ale do tego każdy do, dorabia trochę swoją historię od tej strony, od której chce podejść, tak? Jak jeden, nie wiem, nie lubi tego piłkarza, to powie, że nie dogaduje się z zawodnikami z drużyny i odkąd on przyszedł do klubu, to wyniki są coraz gorsze. A z kolei drugi, który go lubi, to powie, że zrobił niesamowity progres, bo w ciągu trzech lat przeszedł z Polskiej Ligi do. Jakiegoś tam silnego europejskiego klubu i, i te różnice gdzieś tam powstają, a, a fakt, że je, jakaś część dziennikarzy mówi w podobny sposób, no koniec końców do tego się no, no to sprowadza, o tym jest ta rozmowa o piłce, rzadko, nie zawsze jest tak jednak, że, że mamy skrajnie różne poglądy, no bo gdyby tak było, to byśmy się wiecznie kłócili, nie, a... A, a tak nie jest. Tak, widzisz, jakby też kolejny problem, który mi się nasuwa, jest to, że w Polsce mamy tendencję do tego, że sprowadzamy jako ekspertów, czy jako dziennikarzy, czy jako specjalistów, na przykład, do studiów, do, do, do studiów przedmeczowych e, osoby, które, wiadomo, o piłce mają duże pojęcie, ale na przykład mają problem z dobrym wypowiedzeniem się w trakcie meczu. I takie, takie sytuacje, mam wrażenie, że zdarzają się bardzo często, i to jest jakby. Też kolejny problem, który mam z dziennikarzami w Polsce. Taki przykład mi się nasuwa przez, wielu, przez wiele osób bardzo lubianych, komentujący w TVP, yy, trener Robert Podoliński. Ja na przykład yy, osobiście, to nie jest tak, że go nie lubię, bo jak gdzieś tam czytałem, co, co ma do powiedzenia, jak się lepiej przygotuje i tak dalej, no to, to jakby mówi, mówi fajnie, mówi z sensem i, i jakoś tak płynnie. Natomiast jak słucham meczy, które komentuje no to ja mam ten problem, że, że po prostu mam wrażenie, że on w tym, co się, w tym co mówi, on się gubi wiele razy, nie? I to jest, i, i takie sytuacje w TVP y, między innymi, mam wrażenie, że mają bardzo często pytu, no i, i co, ja to jest to coś, co przykład, coś, co coś, co mi przeszkadza. No. Ja się tutaj z Tobą nie zgodzę, bo ja trenera Polonijskiego jako komentatora bardzo lubię, bo uważam właśnie jego uwagi za trafne i on jest często taki bezpośredni dosadny w tych, tych swoich słowach, ale one są też potrzebne w komentowaniu, bo, bo czasem właśnie brakuje takiego, żeby ktoś powiedział wprost y, y, jakieś, jakieś słowa a, a komentatorzy też tacy powiedzmy z zawodu czyli ci, ci ludzie, którzy komentują wszystkie widowiska sportowe nie są w roli eksperta y, też starają się być tacy za bardzo obiektywni czasami, y, rozumiem, że to też wynika z ich zawodu natomiast taki głos jak dla mnie jest jest potrzebny, ale zgodzę się z Tobą akurat w kwestii, kwestii zapraszania gości do studia, bo, no nie wiem, ostatnie studia Polsatu w zeszłym sezonie, w zeszłej rundzie Ligi Mistrzów, naprawdę czasem ciężko się słucha ze względu na to, że Liga Mistrzów, no naj, naj, najlepsze rozgrywki na świecie, i później w studiu masz na przykład y, wokalistę jakiegoś zespołu albo aktora, który Mieszka w Polsce, ale jest Włochem, a grały włoskie drużyny, więc on przychodzi i to jest na zasadzie telewizja śniadaniowa. No sorry, ale ja oglądając piłkę, grając w piłkę, całe życie spędzając wokół piłki, no nie, nie interesuje mnie to, co ma do powiedzenia jakiś aktor po, po meczu. Ja bym chciał posłuchać ludzi, którzy z tą piłką jakiś związek mają, bo fajnie, że on ma jakoś tą swoją opinię, ale no, dla mnie to jest w ogóle nieinteresujące i... I takie rzeczy, powinni, moim zdaniem, powinno się zostawiać na, właśnie na jakieś kanały na YouTube, a nie do studia telewizyjnego bezpośrednio po mecz. Tak, ja się z tym zgadzam właśnie, że, że bardzo często nieadekwatni goście do, do meczu są zapraszani do, do studia po czy przedmeczowego. I tacy, którzy, którzy nie do końca pasują, nie do końca potrafią wypowiedzieć, to, co, to, co chcą. I tutaj przychodząc już do końca naszego podcastu dzisiejszego. Ja tak po tej naszej dyskusji, rozmowie mam taki, taki największy punkt, o którym chciałbym powiedzieć. Ja mam problem z tym, z tym narzucaniem oczekiwań, pierwotnie przez dziennikarzy wobec właśnie piłkarzy, trenerów czy, czy generalnie środowiska piłkarskiego. Właśnie to oczekiwanie, te narzucanie oczekiwań, to pompowanie balonika, mówienie o tym, jacy jesteśmy świetni, a, a nie spojrzenie chłodno na, na to, ma, ciągnie za sobą to duże konsekwencje. Może nie zdajemy sobie sprawy, ale, ale od dziennikarzy od kibiców, czy tam od dziennikarzy przez kibiców, później to idzie w, do klubu, idzie to do samych piłkarzy, później piłkarze się spalają, trenerzy się spalają, nie wiedzą, co, co zrobić, nie wiedzą, jak się zachować, itd, i tak dalej. I to jest coś, co mi bardzo mocno przeszkadza w aktualnym dziennikarstwie w Polsce. To jest coś, co mnie osobiście jakieś tak trochę odrzuca od, od, od dziennikarzy, że. Że zanim to, co chcą powiedzieć, będzie przemyślane, to bardzo często powiedzą, napiszą jakiś artykuł w jakichś takich emocjach, bez chłodnego spojrzenia na rzeczywistość. I to jest właśnie ten problem, który, który mnie mi osobiście bardzo przeszkadza. Ja na koniec powiem, że no według mnie nie ma futbolu bez dziennikarstwa. To na pewno, to trzeba powiedzieć. Ale jednak pamiętajmy o tym, jako kibice, żeby. Właśnie mieć na uwadze, że dziennikarz to też jest człowiek i to jest człowiek, który też się często kieruje emocjami, jakimiś swoimi preferencjami, i jasne, warto ich słuchać często, bo oni mają informacje z, z pierwszej ręki, mają informacje z często bardzo wiarygodnych źródeł bezpośrednich, ale wciąż to jest informacja. To nie jest tak, że oni tam są, oni tam tego doświadczają, oni są w tej drużynie, czy w klubie, czy w danej sytuacji. Rzadko kiedy a często to są po prostu informacje, które później oni przekazują, też dodając do tego coś od siebie, więc po prostu my przyjmując to, nie przyjmujemy tego jako świętości prawdy objawionej, która jest jedyną prawdą, tylko że to jest też coś wygłoszonego przez tego dziennikarza, nawet jeśli on praktycznie przekazuje informacje dalej i po prostu zachęcam do tego, żeby zawsze mieć jakąś swoją opinię i zastanowić się nad tym, czy... Czy faktycznie to, co mówi ten dziennikarz, jest na 1000% pewne i nie ma inaczej? Czy jest tam jednak część takiego, takiej jego opinii, czy jego po prostu stosunku do całej sytuacji? I to tyle na dziś. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co wy myślicie o, tych, o, o dziennikarzach w Polsce. Oczywiście, dziennikarzach związanych z futbolem. I może napiszcie, który, który dziennikarz jest Waszym ulubionym, kogo najbardziej lubicie słuchać jako komentatora podczas meczu. No i na dzisiaj to wszystko. Żegnamy się z Wami. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia już niebawem.